Cześć, witam Was na kanale majerew.pl. Ja mam na imię Paweł i zapraszam na nowy odcinek. Tym bardziej, że dzisiaj będę potrzebował Waszej pomocy. Jest szansa na nowy projekt akwarystyczny, ale potrzebuję Waszej rady, a w zasadzie tego, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. A więc co? Zaczynajmy. Siedząc sobie wczoraj wieczorem, postanowiłem zaprojektować nowy zbiornik. Zbiornik, który będzie w miejsce tego oto akwarium. I mam trzy plany, propozycje. Jeszcze nie wiem, który wybrać. W każdym razie jest projekt pierwszy. Czyli standardowe akwarium, takie jak to. Delikatnie powiększone, troszkę dłuższe, trochę głębsze i ponownie panel filtracyjny, taki jak tutaj, natomiast troszkę o większych rozmiarach, aby można było zamontować tam więcej materiałów filtracyjnych czy większą pompę. I to jest takie najprostsze rozwiązanie, aby powiększyć to akwarium. Mamy projekt drugi. Projekt bardziej nowoczesny i dający o wiele większe możliwości i bardziej klasyczny, czyli akwarium o trochę większych rozmiarach, w zasadzie takich samych rozmiarach jak w projekcie 1, z tym, że będziemy mieć po tej stronie, oczywiście tam na samym końcu, komin filtracyjny, a w szafce będzie sump, w którym będziemy mogli zamontować odpieniacz, będziemy mogli zamontować oczywiście media filtracyjne, pompę obiegową i zbiornik na automatyczną dolewkę. Bardzo kusząca propozycja, ponieważ nigdy do tej pory nie miałem akwarium z sumpem. Wszyscy zachwalają i to jest takie jakby klasyczne rozwiązanie w akwarystyce morskiej. I będzie jeszcze trzeci projekt. Tak zwany low-tech. Zbiornik będzie oczywiście taki jak w projekcie 1 i 2, o tych samych wymiarach, z tym, że będzie nieco niższy. Zostanie ta wysokość, która jest w tym zbiorniku, ponieważ w projekcie 1 i 2 mieliśmy tutaj 40 cm, a więc było o 5 cm wyższe od tego zbiornika. Natomiast w projekcie trzecim, low-tech, chciałbym go zostawić na takim samym wysokości. Natomiast będzie oczywiście, nie będzie panelu filtracyjnego, będzie dłuższy jeszcze o 10 cm, głębokość 35 zostaje tak samo jak w projekcie pierwszym i drugim, natomiast nie będzie miał żadnego screamera, żadnego odpieniacza, nie będzie panelu filtracyjnego, nie będzie sumpa, tak naprawdę będzie tylko piasek, skała, grzałka, oczywiście falowniki. Ma to być takie akwarium, w którym cała filtracja będzie opierała się na skale, która jest wewnątrz zbiornika. Nie będzie nic ponad to. Oczywiście nie mówię tutaj o takich rzeczach jak, nie wiem, automatyczna dolewka czy ewentualnie dozowanie w przyszłości jakichś płynów. Natomiast sam zbiornik będzie miejscem samym sobie bez dodatkowego wspomagacza w postaci sumpa czy panelu filtracyjnego. No i moje pytanie jest do Was. Co o takim pomyśle myślicie? Czy chcielibyście zobaczyć bardziej projekt 1, a więc zakładanie takiego akwarium od początku do końca na panelu filtracyjnym, taki jak tutaj? Czy może dwójka, czyli klasycznie zamontować tutaj sump i pokazać też Wam to w odcinkach, jak to będzie powstawało, jakie będą plusy, minusy, co się będzie działo, pokazywać zarówno te dobre, jak i oczywiście złe strony, abyśmy wszyscy mogli się uczyć na błędach. Czy może iść w tak zwany eksperyment, czyli ten
low tech. Takie akwarium może nie będzie do końca dobre określenie, samowystarczalne, ale bez sampa, bez odpieniacza, bez żadnej mechanicznej filtracji. To ja czekam na Wasze komentarze. Piszcie albo w komentarzach, albo bezpośrednio do mnie. Zobaczę, jaki będzie odzew z Waszej strony, co chcielibyście najbardziej zobaczyć. I na końcu, myślę, że w którymś z kolejnych odcinków zadecyduję i powiem Wam, kiedy rozpoczynamy projekt. To co? Na dzisiaj chyba to wszystko. Chociaż może jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. W ostatnim odcinku chyba była jeszcze stara lampa. Pojawiła się tu lampa z Refactory Reflar Pro S 5. Myślę, że dobry tydzień nad tym zbiornikiem, może więcej, ale od tygodnia zostały zdemontowane moje wcześniejsze dwie lampy, czyli Spectre AquaKnight V2. Belka Orb Heka pozostała. Lampa jest na tyle wysoko nad akwarium, że fajnie oświetla całą długość, pomimo że dedykowana jest do 60 cm. Tutaj akwarium ma 80 minus 10 cm na panel, więc te 70 cm bardzo ładnie oświetla. Tak samo jak i belka 60 cm też spokojnie sobie daje z 70 cm akwarium, więc fajnie to działa. Na razie cały czas badam możliwości ma lampy, jest w fazie aklimatyzacji, czyli z dnia na dzień zwiększa się moc lampy. Ale o samej lampie to może kiedyś kolejny odcinek, gdy będę wiedział o niej nieco więcej już z takiego swojego doświadczenia. Natomiast na dzień dzisiejszy Wam dziękuję. Czekam na Wasze głosy, informacje zwrotne, który projekt chcielibyście zobaczyć. Projekt 1, czy może projekt 2 z kominem i sampem, czy może projekt 3, czyli low-tech. Zobaczymy, który projekt wybierzecie. Dzięki za dziś i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!